dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na progu ostatniego dnia sierpnia 2020 roku, na progu ostatniego dnia tegorocznych wakacji. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. W psalmie 103 wierszu czytamy: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. Zaś w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, wierszu 27 i 28 czytam: Nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Kończy się, kochani, ten niezwykły wakacyjny czas. Niektórzy są już w domach po wakacyjno-urlopowych wojażach, inni są w drodze, a jeszcze inni powoli przygotowują się do powrotu. Pamiętajcie, bądźcie ostrożni w drodze powrotnej. Będzie wzmożony ruch. Ale wielu z nas musiało zweryfikować swoje plany urlopowo-wakacyjne, gdyż COVID-19 dał nam się wszystkim mocno we znaki. Jednakże mimo tych trudności mamy swoje przemyślenia, mamy swoje spostrzeżenia dotyczące kończącego się wakacyjnego czasu. Powoli podsumowujemy ten czas. Jaki on był? Co on nam przyniósł? Co żeśmy przeżyli? I odpowiedź, wydaje mi się, może być tylko krótka i zdecydowana. To był piękny, wspaniały czas. Tak, to jest odpowiedź, której nie można zamknąć określeniem, że to wspaniały chrześcijański slogan. Ale to jest prawda, jedna wielka i niepodważalna prawda. Tak mi się wydaje. Bo to właśnie w tym mijającym, kończącym się wakacyjnym czasie mogliśmy w sposób szczególny przekonać się, że Pan Bóg jest z nami, że jest blisko nas, że ma o nas staranie, że ma nas w swojej opiece, chronił nas przed wszelkiego rodzaju złem. I tu niewątpliwie rację trzeba przyznać pieśniarzowi, który mówi: gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi. Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz, jak matka w domu się trudzi. Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg. On jest w nas, On jest pośród nas i On miał nas w swojej opiece. Jednakże nie możemy żyć tylko i wyłącznie przeszłością. Ona jest ważna i potrzebna na drodze życia, na drodze wiary. Jednakże ona nie jest najważniejszą i najistotniejszą. Bardzo wyraźnie tę prawdę przypomina nam Łukasz, autor Dziejów Apostolskich. On przypomina pierwszym chrześcijanom, ale także i nam, chrześcijanom trzeciego tysiąclecia, że Bóg nie jest tylko i wyłącznie Bogiem historii, ale On jest Bogiem wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący. W Nim żyjemy i poruszamy się, mówi Łukasz w dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie możemy zapomnieć o tym, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy wszechmogącemu, dobrotliwemu Bogu. Wszystko otrzymaliśmy z ręki Boga. A to obliguje nas do codziennej społeczności, do codziennej modlitewnej społeczności z Panem nieba i ziemi. Żyć z Bogiem, w Bogu i przy Bogu to uginać swoje kolana, składać swoje ręce do modlitwy i wołać do Boga. Czy ja o tym pamiętam? Czy rozpoczynam i kończę każdy dzień modlitwą? Pieśniarz pyta ciebie, pyta mnie, nim wyszedłeś dzisiaj z domu. Czyś pomodlił się? Żyć Bogiem to nie deklarować się tylko,
że jestem chrześcijaninem. Żyć Bogiem to wprowadzać w czyn Jego Słowo. Tylko wtedy nie będziemy odczuwali, przeżywali, doświadczali samotności, opuszczenia, wzgardzenia. Bo z nami jest Bóg, a jeśli On z nami, któż przeciwko nam? Na pewno nikt. I życzę Wam nie tylko w ostatni dzień wakacji bliskości Pana. Życzę pewności, że On jest z Wami, z nami i ma nas w swojej opiece. Niech inni, patrząc na nasze chrześcijańskie życie, widzą tego, którego wyznajemy, do którego się przyznajemy. Amen. Tak niech się stanie, tak niech się dzieje wśród nas i pośród nas. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty pokój. Amen. Pozdrawiam Was wszystkich. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.